Nieustanne zmiany klubów uczyniły mnie ekspertem od przeprowadzek. Tak. Czasami warto zrobić krok w tył, by móc postawić dwa do przodu. Tak. To dlatego zdecydowałem się na transfer do Piasta. Nie. Jestem typem klasycznej dziewiątki, bez odpowiedniej pomocy drużyny nie będę skuteczny pod bramką rywala. Tak. Piłka szuka mnie w polu karnym do tego stopnia, że strzeliłem w Holandii gola brzuchem z 30 cm od linii bramkowej. Tak. To było z Volendam. Tak. O tym, że gol w takiej sytuacji nie jest oczywisty, przekonałem się w meczu z Lechem. Zmarnowanie okazji z 20 cm od bramki jest możliwe. Tak. Dobrze, że ta sytuacja skończyła się golem Feliksa, bo inaczej szatnia miałaby ze mnie ubaw przez następny tydzień. Tak. Zgadzam się ze słowami Michała Janoty, że druga liga holenderska prezentuje półamatorski poziom. Nie. Zakończę ten sezon z przynajmniej 10 bramkami na koncie. Tak. W Gliwicach najmocniej zaskoczyła mnie gościnność. Nie doświadczyłem jej w takim stopniu w żadnym dotychczasowym klubie. Tak. Solowe śpiewanie przed całą drużyną Charlton. To najgorszy moment w mojej karierze. Tak. A co śpiewałeś? No, holenderską piosenkę. Holenderskie disco polo. Tu one limited, no? Nie, disco polo. To ciężko zaśpiewać tam te rytmy. No dobrze. Prawdę mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić coś bardziej zawstydzającego w kolejnych latach gry. Mówimy o tym śpiewie. Tak. Przed powrotem do Polski praktycznie nie interesowałem się ekstraklasą, dlatego prawdę mówiąc, spodziewałem się niższego poziomu. Nie. Zagram jeszcze w Eredivisie. Nie. W Charltonie mi nie wyszło, ale do Londynu chętnie wrócę. Tym razem jednak już do klubu Premier League. Nie. Umieściłbym siebie w top 3 napastników Lotto Ekstraklasy. Pomidor. Kryzys w holenderskiej piłce został już zażegnany. Nie zdziwiłbym się, jeśli reprezentacja Oranie zdobędzie medal na najbliższych Mistrzostwach Europy. Tak. Najlepszy moment w mojej karierze ciągle przede mną. Tak. O, i widzisz, i to wszystko. I tak, no, przebieg pomidor.